Cześć. Dzisiaj niestety sama filmuję dla Was film. Mam nadzieję, że to nie będzie żadną przeszkodą i wszystko będzie dobrze, że nagram wszystko jak należy i że mi się to uda, bo chciałam, robię właśnie teraz takie muffinki na słono i chciałam dla Was nagrać, jakie robię. One są świetne właśnie. Ja je robię na Sylwestra, na taką przekąskę. Można je robić na jakąkolwiek imprezę, urodziny, na imieniny, no naprawdę na cokolwiek. Nawet tak na kolację, jakiś podwieczorek. One są bardzo lekkie, są bezmięsne i znikają w przeciągu chwili ze stołu. Taka jest prawda. Robię je naprawdę już chyba z... żeby wam nie skłamać, 20 raz na pewno w ciągu tego roku, bo one są dość popularne. Też na niektórych vlogach widziałam przepis. Ja robię troszeczkę inaczej, tam troszeczkę sobie urozmaiciłam to. Ale to jest wszystko bardzo podobnie. Powiem Wam, jak ja to robię i w momencie, kiedy będę mówiła, jak ja je robię, jak można jeszcze inaczej je zrobić. Więc dobra, zaczynamy. Powiem Wam najpierw, co potrzebujecie do tego, żeby zrobić te muffinki. Więc tak. Potrzebujemy pieczarki. Pieczarki, ja mam tutaj 12 sztuk, nie, 10 sztuk, przepraszam, 10. Jedną czerwoną paprykę. Pieczarki kroimy w kosteczkę drobną, paprykę tak samo. Starty ser. Nie wiem jaka ilość, tak na oko. Jakaś taka mniejsza kosteczka, najwyżej, jeśli Wam zabraknie, to jeszcze sobie zetrzecie tyle, żeby było dobrze. I startą też na grubych oczkach, tak samo jak ser, cukinię. Ja mam tutaj akurat połowę takiej dosyć grubej cukinii. Jest to starte wszystko. Musicie patrzeć, żeby sera i cukinii było mniej więcej tyle samo. A jeśli chodzi o paprykę i pieczarki, to pieczarek musi być więcej. Powiedzmy jeszcze raz tyle, co papryki, ponieważ zawsze wiadomo, że i one zanikają i robi się mniej. Więc zaczynamy. Jeszcze co muszę powiedzieć ważnego, że ta ilość składników, którą Wam podałam, jest przeznaczona do takiej, u mnie do takiej foremki na 12 muffinek. To jest taka foremka, nie są one mega głębokie i ich jest tutaj 12 i w tej chwili co robię, to wrzucamy pieczarki na oliwę podgrzaną. I mieszamy. Na takim małym ogniu smażymy. Jeśli chodzi o paprykę, to też chciałam Wam powiedzieć, że można dodać jeszcze, jak macie, to trochę czerwonej papryki, może być trochę żółtej, zielonej. Wtedy te babeczki będą kolorowe po prostu, bardziej kolorowe. Ja mam akurat czerwoną, chyba gdzieś tutaj jeszcze mam kawałeczek żółtej, to ją później dodam do tej czerwonej, ją wkroję. Jeszcze zobaczę. Bo wtedy po prostu będzie bardziej, te babeczki w środku będą, no, ciekawe. Będą bardziej kolorowe. I tutaj w tej chwili, jak już smażymy te pieczarki, za chwilę je posolimy, jak już woda z nich wyjdzie. Posolimy troszeczkę, popieprzymy i będziemy smażyć, dusić na
na takim małym ogniu, żeby ta cała woda wyszła. I potem dodamy paprykę do tych pieczarek. Jak widzicie, mam już usmażone pieczarki z papryką. Dodałam jeszcze troszeczkę papryki żółtej, bo miałam w lodówce. Jeszcze dodałam. O, widzicie, jak to teraz wygląda fajnie kolorowo. Jakby tutaj jeszcze była zielona papryka, to już w ogóle super by było. Ale coś czuję, że tego farszu mi zostanie, bo jednak troszeczkę dużo się teraz zrobiło. Ale nieważne, to się wykorzysta. I teraz... tak jak powiedziałam, to jest tutaj posolone, popieprzone. Ja mam akurat sól morską i pieprz czarny. Czarny, gruboziarnisty, świeżo mielony. I teraz co musicie zrobić? Po kolei. Sprawa wygląda następująco. Ja tutaj muszę jedną ręką sobie działać. Farsz z patelni wsypujecie do wsypujecie po troszeczkę, tak mniej więcej dwie trzy małe łyżeczki wsypujecie do każdej z foremek. Ja to zrobię tak, żeby wam teraz pokazać. Na to bierzecie cukinię startą, tak, o, widzicie, jaką ilość mniej więcej, tak w rękę, tyle, mniej więcej to wszystko jest tak na oko. Startą cukinię i tak samo na wszystkie, może być, chcecie to troszeczkę więcej, jak nie chcecie to troszeczkę mniej, po prostu różnica jest taka, że jeśli będzie więcej tego wypełnienia, to mniej później dolejecie na koniec jajka roztrzepanego. Aha, i chciałam jeszcze powiedzieć, że jest jeszcze taki sposób smażenia tych pieczarek, że można zrobić tak, że smażyć same pieczarki, a paprykę surową pokrojoną można na samo dno włożyć paprykę i wtedy na to same pieczarki z patelni, ale ja wolę, jak te pieczarki z tą papryką jednak są razem usmażone, bo to jakiś taki smak też ma lepszy, ta papryka wtedy jest taka przesiąknięta bardziej, no i jakoś tak bardziej wolę, ale jeśli ktoś woli, to może po prostu surową paprykę tutaj najpierw włożyć te foremeczki, a później je przysypać pieczarkami. No i teraz następną czynnością jest taka, że trzeba na 12 tych foremeczek, już mam to ustalone, potrzebuję 6 jajek, takich większych jajek. Sól, pieprz roztrzepujemy i zalewamy tą foremeczkę, te foremeczki jajkiem roztrzepanym. Po prostu tyle, ile nam się zmieści. Ja nie będę tutaj cudowała, po prostu bierzecie jakąś miseczkę czy cokolwiek, łyżeczką zalewacie. I tak uzupełniamy wszystkie foremki. Zapomniałam wam jeszcze w poprzedniej części powiedzieć, że no na cukinię oczywiście jeszcze ser starty trzeba położyć. Tak samo, w takiej samej ilości jak cukinię. No i teraz już na szczęście przyszła pomoc. Mogę wam pokazać, bo już mam pomocnika do nagrywania. Mogę wam pokazać, jak uzupełniam te foremki jajkiem. Więc robię to tak. Tutaj się nie ma co przejmować, że to leci, bo trzeba to trochę z wyczuciem robić, ale nawet jak wam troszeczkę więcej tutaj jajeczka wleci, to się nic nie dzieje, bo to wsiąknie jeszcze. Więc o, tak. I co jest jeszcze istotne? Mam to położone, jak widzicie, na blaszce z piekarnika, a to po to, żeby potem w momencie, kiedy wezmę tą całą foremkę z muffinkami, żeby mi to jajko, bo ona jest silikonowa. Jeśli macie silikonową, to żeby mi to jajko po prostu całe nie wypadło.
nie wylało się z tych foremek, bo już mi się tak zdarzyło, więc się nauczyłam, żeby sobie mieć tutaj już na blaszce i wtedy od razu bezpośrednio do piekarnika. Można jeszcze to wszystko, tak jak mówiłam, 6 jajek miałam, jak widać wszystkie zużyłam. Ważne, żeby to wypełnić do końca. O. Tak to wygląda. Tym pochlapanym nie ma się co przejmować, bo to się po prostu później umyje. No dobrze, mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Ja teraz wkładam to do piekarnika. Możecie zrobić tak, że jeśli piekarnik będzie nagrzany do 180 stopni, to wkładacie na 25 minut, a jeśli wkładacie do zimnego piekarnika, to nastawcie na 180 stopni na 35 minut. I obserwujcie, żeby jajeczko się nie przypaliło. To będzie rosło, normalne, tylko żeby jajko się nie przypaliło. Jak już jajko będzie takie, wiecie, upieczone, nie będzie rzadkie, to muffinki są dobre. Później Wam jeszcze pokażę, jak one wyglądają. Smacznego! Po 35 minutach w moim przypadku wyciągnęłam babeczki, bo nie miałam nagrzanego piekarnika, tylko włożyłam i dopiero nastawiłam temperaturę. Jeszcze parują. Jak widzicie, jajko w takim stanie jest upieczone, nic nie jest rzadkie. Jeszcze zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ta-dam! O. Także mam nadzieję, że Wam przepis wyjdzie tak samo. Jest to naprawdę prosty przepis. Życzę Wam smacznego. Do następnego filmiku. Jak już się tak rozpędziłam z tymi garami i tak sobie robię te muffinki i tak dalej, no to postanowiłam jeszcze wykorzystać czas, zanim się one upieką. I co? Robię? Znowu robię, robię, robię. Robię pastę z awokado i z jajkiem. Jest to naprawdę jedna z najprostszych, najszybszych past, jakie są. Mało tego, jest ona mega pyszna i mega zdrowa i w ogóle mega i w ogóle ją uwielbiam i jakbym mogła, to bym jadła cały czas. Ja już ją zrobiłam, no bo tu nie ma co pokazywać, to jest tak proste, ja Wam po prostu powiem, co jest potrzebne. Jest potrzebne jedno dojrzałe awokado, takie większe najlepiej, 3 jajka ugotowane na twardo, sól, pieprz, troszeczkę soku z cytryny i troszeczkę oliwy. I macie po prostu bombową pastę. A teraz wygląda ona tak. Czyż nie pięknie? No, wiedziałam, że mi się spodoba, przecudownie. Robicie tak po kolei. Wybieracie z awokado wszystko ze środeczka, co najpyszniejsze. Wyrzucacie pestkę. Skrapiacie to odrobiną soku z cytryny. Trzeba to zgnieść wszystko widelcem na taką papkę. Jak już ugnieciecie, jak już to będzie ugniecione, cokolwiek, wiecie, o co chodzi, to musicie ugotowane jajeczka pokroić w malutką, drobniutką, najdrobniejszą kosteczkę, jaką jesteście w stanie w ogóle zrobić. Wsypujecie to ugotowane jajko do tego awokado. Wsypujecie soli, pieprzu, tyle ile chcecie. Możecie, no jak lubicie, na przykład paprykę, ale no ja akurat niekoniecznie. Do tej akurat pasty to nie, ale są osoby, które lubią. Jak wolą na ostro, to jak najbardziej paprykę możecie sobie wsypać. Wlejecie troszeczkę oliwy, żeby to miało taką fajną konsystencję, taką nie za suchą. Mieszacie wszystko i co robicie? I to robicie. Pasta
bułeczka. Mniam, mniam, mniam. O, tak to się robi właśnie profesjonalnie, jedną ręką. Najlepiej na świecie. Bez żadnych tam margaryn, maseł, nie wiadomo czego. Elegancka bułeczka, zobaczcie. Czyż to nie jest piękne? A jak smakuje? No. To mam nadzieję, że w tej chwili, jak macie awokado i wszystkie składniki, to spróbujecie, a jak nie, to biegnijcie szybko do sklepu i róbcie na śniadanie, na kolację. W ciągu dnia po prostu pycha. Uwielbiam. To życzę smacznego. Pa, pa!